Muszę w tym tym teraz jest problem. A mata nadal brudna. Potwór. Na gardę, okej? Okay. Ja zaczynam lewy prosty, wchodzę lewy prosty na gardę Marcina i już nie na gardę, odpowiem się go. Skupialiśmy się na takiej pracy, żeby podpuścić przeciwnika, tak go szczuliśmy tym lewym prostym, czekaliśmy na jego kontry i kontrowaliśmy jego kontry. I na tym polegała dzisiejsza praca. Okej, okay, poszło! 40 sekund! Jedna osoba, 40 sekund, jedno zadanie! Po przejście, robicie co pół kroku. Jeżeli ja sobie przejdę prawym na dół, to zawsze kończę lewy, tak? Na tą drogę. Czyli ja pójdę, mam dwa ciosy. Jeżeli pójdę sobie prawym na tarczę. Moja ekobutelka, używajcie ekobutelek, żeby ograniczyć zużycie plastiku. Eko, czyli butelka wielokrotnego użytku. Tak, jestem bardzo eko. Byłam wegetarianką. Od 3 tygodni jestem weganką. I tak nie jestem wiecie taka zwariowana, w ogóle raczej staram się dbać o środowisko w miarę moich możliwości. Wtedy pracować szybkościowo, właśnie wpuszczać sobie na jakieś kontry. Nie muszę kontrolować, kontrolować, tak? Ale mogę sobie właśnie popracować na takich akcjach, że wchodzę sobie na przykład lewy, prosty, pójdę na uniku, popracuję na nogach, zejdę sobie tą kontrolę, okej? Okay? Wtedy jedna i druga osoba się uczy. Na koniec troszeczkę takich zabaw sparingowych. Sparowałam z dziewczynami, ale Łukasz bardzo nie lubi, kiedy sparuje z dziewczynami, bo mówi, że to jest submission w stójce. No więc zrobiłam połowę rund z dziewczynami, a połowę z chłopakami. A dzisiaj takie luźne sparingi, 60 sekund pracy, 15 sekund przerwy, 6 rundek. Taka zabawa tak naprawdę, nie? Więc to nie były jakieś mocne sparingi. Chwilę, dwie rundy ostatnie zrobiła z Kacprem, który jest głównym sparingpartnerem jej. Przysiady! Raz, dwa, trzy! Podpój! Raz, dwa, trzy! 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, no coraz lepiej, naprawdę, naprawdę tak bardzo, bardzo się wzięłam za siebie. Tutaj bardzo ważną rolę odgrywa dieta. Tak jak już kiedyś, dawno, dawno temu mówiłam, i to jest takie stare przysłowie, jesteś tym, co jesz. I naprawdę jeszcze, zawsze zdrowo się odżywiam, ale teraz przestrzegam tego jeszcze bardziej. Od jakiegoś czasu jestem na diecie wegańskiej i naprawdę ma to na mnie bardzo dobry wpływ.